No właściwie nikt nie ma pojęcia, skąd się to wzięło. No wszyscy przypuszczają, że jest to jakoś pochodna tych tradycji wołoskich, że to przywędrowało razem z Wołochami. Natomiast no nigdzie tej genezy się nie udało odnaleźć, skąd faktycznie te Mikołaje się tu znalazły, no bo jest to ewenement, jest to praktycznie jeden z dwóch regionów w Polsce, gdzie dzieją się takie rzeczy stricte na Mikołaja, nie na Boże Narodzenie czy na Nowy Rok, ale właśnie w Dzień Świętego Mikołaja. No, dzieli się to na dwie części, na białych i na czarnych, czyli na to dobro i na zło. Przewodniczy temu Wojok, to jest o tamten chłopak, on przewodniczy temu wszystkiemu, więc on podchodzi do domów, on się pyta, czy może swoje wojsko wprowadzić, pyta się, czy chcą białych, czy chcą czarnych. No przeważnie ludzie też wiedzą, co mają odpowiedzieć, także na początek wchodzą czarni, potem przychodzą bioli i Wojok tym wszystkim dyryguje, kto kiedy może wejść. W tych czarnych najważniejsze postacie to są diabły, to są niedźwiedzie, to jest Medula, czyli matka tych niedźwiedzi, to jest Żyd, to jest Kominior, to są te najważniejsze postacie z czarnych. Natomiast z białych najważniejszy biskup, potem Paterek, czyli ksiądz, Rzeczkowie, Anioł. Takie te postacie pozytywne. A rower nie chcecie? Rzodko, dzieciaki. Ale ty to nasz. Jako Wasiak my nasz go kupili. Rower. Na targu my go kupili. Nasz rower. Kasuje. I stoś staro, pójdź tu.